W ciągu kilkunastu ostatnich godzin byliśmy świadkami spektakularnej akcji ratunkowej na górze Nanga Parbat. W trudnej sytuacji znaleźli się tam Polak Tomasz Mackiewicz i Francuzka Elisabeth Revol, którzy usiłowali zdobyć Nagą Górę w stylu alpejskim. Niestety skończyło się to tragicznie i Mackiewicz zostanie tam na zawsze. Ale po brawurowej akcji ratunkowej przeprowadzonej przez Adama Bieleckiego i Denisa Urubko udało się uratować Revol. Bielecki i Urubko dokonali czegoś nadludzkiego. W blisko 8 godzin pokonali 800 metrów pionowej ściany, dosłownie wbiegając do bazy, gdzie zdołała zejść wycieńczona Francuzka. Niestety, było już za późno na uratowanie Tomasza Mackiewicza. Z informacji przekazywanych przez Revol wynika, że Polak zmarł już dzień wcześniej. Zmagał się on z poważnymi odmrożeniami rąk i nóg, chorobą wysokościową i ślepotą śnieżną. Elisabeth Revol zostawiła go i ostatnim sił dotarła do bazy na wysokości 6400 metrów. Akcja ratunkowa na Nanga Parbat była spontanicznym zrywem polskiej wyprawy zimowej na K2. Przez kilkadziesiąt godzin trwały przekomarzania z pakistańskimi władzami, które nie chciały użyczyć śmigłowców, aby przerzucić wspinaczy znajdujących się w okolicy 200 km od Nanga Parbat. Przez to akcja ratunkowa zdecydowanie się opóźniła. Następnie okazało się, że himalaiści zostali wysadzeni na wysokości 4800 metrów, mimo że liczyli na to, że zaczną wspinaczkę od 6000 metrów. To zmusiło ich do szaleńczego biegu w górę, w wyniku czego dystans, który niektóre wyprawy pokonują w kilka tygodni, oni pokonali w 8 godzin. Niestety, ale warunki pogodowe nie pozwoliły na kontynuowanie wspinaczki, ponieważ nadciągała burza śnieżna. Z Mackiewiczem nie było już kontaktu radiowego, a Revol stwierdziła, że Polak zmarł i dlatego go zostawiła. W obliczu tych informacji i zbliżającego się załamania pogody podjęto bolesną decyzję o zaprzestaniu poszukiwań i ewakuowano Revol. Dostarczenie jej na dół nie było rzeczą prostą, ponieważ Francuzka musiała być zwożona ze względu na odmrożenia jej kończyn. Na szczęście powrotna droga szczęśliwie się udała i cała trójka dotarła do bazy. Dzięki heroizmowi Bieleckiego i Urubko, Naga Góra zabrała tym razem tylko jedno życie. Niestety, dla Tomasza Mackiewicza była to ostatnia próba zdobycia tego ośmiotysięcznika i zostanie nam już na zawsze. Nanga Parbat to jedna z najtrudniejszych do zdobycia gór w Himalajach i do tej pory na szczycie 9 pod względem wysokości 8000-nika mierzącego 8126 metrów stanęło nieco ponad 300 osób. A dla 61 śmiałków skończyło się to śmiercią.